Zdrowia, szczególnie dla tych, którzy jeszcze nie powariowali. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No to, że człowiek się myli, no to to jest ludzka sprawa, ale i to się tak dzieje. Ale żeby już pozostać przy tej swojej pomyłce, no to już jest wolny wybór. Dużo jest ludzi, którzy możemy powiedzieć, że po prostu nawalili, że ludzie, którzy mieli ocenić tą pandemię, źle oceniali. No i teraz okazuje się, że to jest po prostu panika 19. Ludzie, którzy krytykowali, powiedzmy, Florydę. No jest jedna wielka przesada. Część ludzi też się zastanawia nawet z uczelniami. Zastanawiają się ludzie, czy uczelnie w Ameryce, jeżeli kosztuje rocznie 50-60 tysięcy, czyli powiedzmy nawet do ćwierć miliona na czteroletnie studia, czy to ma w ogóle sens? Zostało to wszystko napompowane. Uczelnie nie chcą dawać pieniędzy za te czesne, które pobrały. Uczą ich przez komputery i tak dalej, i tak dalej. No cały system się rozwala. Jest taki World Meter, czyli na można tam wejść, popatrzeć się na ten licznik, to jest John Hopkins Uniwersytet, to jest w Baltimore. No i teraz tam pokazują, że w Stanach Zjednoczonych no to jest około 86 tysięcy zmarłych. No tyle tylko, że tych zmarłych, no to oni też liczą ludzi, którzy byli w hospicjum, ludzie, którzy po prostu mieli jakieś ciężkie choroby. No źle to wszystko jest liczone i to wszystko to jest liczone. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie, którzy mówili, no to jest tylko grypa, to jest podobne do grypy, grypa zabija więcej ludzi, no i to ciągle wygląda na to, że to jest prawda, po prostu te podliczenia, te pieniądze, które są przeznaczane na te wszystkie podatki, to można powiedzieć, że jest coś nie tak. Pod koniec marca Trump mówił to, co mu fachowcy podawali, a fachowcy mu podawali, że może umrzeć 200 tysięcy ludzi, w dobrym wypadku będzie 100 tysięcy ludzi. No jest 80, no czyli wygląda na to, że jest lepiej niż w dobrym wypadku. Lewactwo w ogóle dostawało szału, że po tym jak słyszeli, że mówił, że ta jednak wirus jakoś odejdzie, albo też mówili, że po prostu robi taki poziom, żeby później można powiedzieć, że jest dużo mniej. Pod koniec marca było 4 tysiące śmierci zaliczonych. No trzeba pamiętać, że w Ameryce na 340 milionów 3,5 miliona umiera rocznie, czyli około prawie 300 tysięcy, 280 tysięcy w każdym miesiącu. Tak, także te wszystkie liczby, no to i tak są jakoś źle podliczone. Na początku kwietnia było 17 tysięcy. No i cały ten model, wszystkie te modele, które oni robili, no to pokazywało, że w tym czasie to już byłoby 60 tysięcy. Później ten model zmienili, pokazali, że byłoby 33 tysiące. No i dużo ludzi zaczęło się zastanawiać, co to jest za model, który tak może być nieprecyzyjny. No i wszyscy ci fachowcy, no to po prostu jest banda jakichś kretynów, którzy mylą się i po prostu rzucają nowe liczby. Anthony Fauci, on też na początku tam 21 stycznia, kiedy znalazł się pierwszy przypadek zachorowania, czy odkrycia zachorowania korony, no to Fauci mówił, że no nie za bardzo trzeba to traktować na poważnie. No w tym czasie jeszcze granic nie zamykali. To trzeba pamiętać, że w tym czasie wszyscy walczyli, powiedzieli, że Trump jest, wspominał o zamykaniu granic, no to powiedzieli, że on jest rasista, homofob i ksenofob i tak dalej, i tak dalej. Także nie lubi obcych ludzi, nie lubi zagranicznych i tak dalej, i tak dalej. Także Fauci nieustannie tłumaczył w tym czasie, że nie jest tak źle. Pod koniec stycznia powtarzał, że nie ma być co przestraszonym tego. No i to w sumie
to w sumie uspokajał, no ale, ale to, co się rozpątało, to, co się rozlazło, można powiedzieć, no to jest novel coronavirus, novel nie jako novela, tylko że to znaczy coś nowego. No i ludzie w zasadzie się zaczęli przyzwyczaić. No każdy stara się zrozumieć to trochę. Były ten SARS, no to była też coronavirus, to był dwa. Było H1N1, były te choroba płucna z Bliskiego Wschodu, był Ebola, były Zika, także dużo tych rzeczy przeszło przez cały ten świat, no ale to większość to było jednak tam na Dalekim Wschodzie, to Singapur, Korea, Hongkong, Tajwan. No w Singapurze, jak w 17 lat temu byłem, no to w zasadzie to tam sprawdzali, patrz, mieli kamery termiczne, samolot lądował, patrzyli się na ludzi, temperaturę sprawdzali. 17 lat temu to wszyscy wiedzieli. No, panikę wprowadzili ogólnie politycy w Ameryce, no bo nikt nie był przyzwyczajony do tego. W tamtych krajach to mniej więcej ludzie wiedzą, co się dzieje, wiedzą, że się odseparować. Tyle tylko, że oni łapią kontakty. Jak ktoś jest chory, stwierdzone, że jest chory, no to sprawdzają kółeczko naokoło tego człowieka, sprawdzają kółeczka naokoło każdych z tego człowieka, który miał kontakt, tak, że te kontakty pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego stopnia, no to są wszystkie wyłapywane, sprawdzane i tak dalej. No a teraz w niektórych stanach to tłumaczą, że to jest po dwóch, trzech miesiącach, kiedy są miliony, 30 milionów ludzi, ćwierć ludzi w Ameryce straciło pracę i debile po prostu nie otwierają. Najciekawsze jest to, że gubernatorzy stanów prawicowych, czyli republikanie, konserwatyści, czyli można powiedzieć Bóg, honor i ojczyzna, no to otwierają, no bo widzą, że po prostu zamknięcie to więcej powoduje tych zniszczeń, a wszystkich tych socjalistycznych, demokratycznych, to oni po prostu nie zdają sobie sprawy, co się dzieje. I to widać, że politycy mają płacone, urzędnicy mają płacone, nauczyciele mają płacone i oni w ogóle nie biorą pod uwagę, co człowiek, jak ta średnia klasa ma wytrzymać. No bo wygląda na to, że socjaliści wydali wojnę burżuazji, czyli tej środkowej klasie, tym wszystkim ludziom, którzy zatrudniają pod dwoje, pięciu, dziesięć osób, restauracje, małe warsztaty, małe sklepy i tak dalej, i tak dalej. One po prostu zostały zlikwidowane. No to jest plan komunistów zawsze, czy w Rosji, czy w Polsce, czy w Chinach, zawsze atakowali te małomiasteczkowe społeczeństwo, które w zasadzie utrzymuje cały kraj. To większość pracy w większości krajów to jest to, co pochodzi z tej średniej klasy, średniej wielkości biznesów. Fachowcy w najróżniejszych instytucjach. Człowiek Richard Epstein w Hoover Institute, no to on na początku mówił, że będzie około 500 osób umrze. Później podniósł to do 5000, później podniósł do 50 000. No i wychodzi taki kretyn i za każdym razem coś mówi. No i w ogóle nie przeprasza, ani nie wycofywuje się z tego, żeby być nazywanym ekspertem. Taki ekspert to po prostu trzeba by było wywalić na pysk, no ale nikt nikogo nie wywala na pysk. No w porównaniu z Chinami na przykład, czy z Włochami, no to nie jest jakiś taki wzrost geometryczny, nie jest wzrost logarytmiczny. To jest po prostu zamiast coraz więcej, no to niestety, na całe szczęście wszyscy wiedzą, że po prostu jeżeli zaczyna się ta separacja, izolacja i tak dalej, no to musi się zmieniać. No tyle tylko, że musi być jakieś sprzężenie zwrotne i trzeba patrzeć, kto jest chory, żeby wyeliminować, żeby było mniej chorych na przyszłość. No całe to opuszczenie całego tego wykresu
wszyscy się bali, że po prostu szpitale będą zarąbane tą pracą, bo to miały być setki tysięcy i nikt nie potrafił wyleczyć ich, no bo wszyscy planowali, że to się przesunie w czasie, że ilość chorych to będzie taka sama, będzie bardzo duża, tylko przez 10 miesięcy, a nie będzie po prostu chorych i umierających przez miesiąc. No, okazuje się, że szpitale są zamykane, że ludzi wyrzucają na przymusowe urlopy i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko to jest po prostu nieprawdopodobne. No, z dziećmi jest dziwna sprawa, no bo to, że starsi ludzie w hospicjum czy w szpitalach i tak dalej, no to wiadomo, że jak ktoś już nie jest odporny, nie jest czynny, spędza dużo czasu powiedzmy w łóżku, no to jego system immunologiczny jest po prostu słaby. No i to wszystko jakoś ich wykańcza. Tyle tylko problem jest, że jeżeli 80% ludzi w domach starców czy w domach opieki, to ludzie, którzy umarli, to 80% to są właśnie tacy ludzie, no to jest pytanie, jak to jest możliwe, żeby ten pielęgniarz, czy ten lekarz, czy ten doktor, czy ktoś, kuchnia, czy ktokolwiek, kto to biegał po tych wszystkich domach opieki dla starszych i zarażał ich wszystkich. Dużo żołnierzy, dużo weteranów też zostało pozarażanych. I z tego wszystkiego poumierało. No przecież to jest nieprawdopodobne, żeby ten system, kiedy to wszystko szło przez ostatnie 80 tygodni, żeby nie testować tych ludzi, żeby nie sprawdzać, z kim się kontaktowali, z kogo widzieli i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że ludzie chcą chodzić do pracy i pracują nadgodziny i tak dalej, ale to jednak wykończyć tych starszych ludzi, no to było makabra. Wszyscy ciągle przepychają się. Wczoraj nagrałem ten film o tej witaminie D, no ale to wszystko się składa na to. Witamina D też sama w sobie to nie jest zła, no ale dużo ludzi to kwestionuje. Wirusolog, człowiek znany w tej dziedzinie, sam się dziwił, że i doszedł do wniosku, że powiedzmy został zakażony poprzez swoje oczy, bo mówi, że leciał samolotem, gdzie było dużo ludzi, miał ciągle maskę i miał rękawiczki ciągle na rękach, a mimo wszystko złapał wirusa. No, ciężkie czasy są, tak? Część ludzi po prostu, jeżeli po prostu mówi, no widzisz, nie miałeś racji, no to ta druga strona po prostu idzie w zaparte i jeszcze bardziej się zacina, zacietrzewia. W niektórych stanach, szczególnie tych socjalistycznych, demokratycznych, gubernatorzy po prostu myślą, że oni są królami. Oni po prostu myślą, że nie mówią ludziom, co będą robić, także na następnych wyborach jest nadzieja, że większość ludzi, czy to w Polsce, czy w Ameryce, szczególnie w Ameryce, jeżeli macie amerykańskie obywatelstwo i głosujecie, no to zobaczcie, że po prostu ci socjaliści starają się doprowadzić Amerykę do ruiny. W jakim celu? No zmiany społeczeństwa. Oni po prostu wiedzą, że oni przetrzymają przy żłobie, a to, że po prostu będzie jakaś rewolucja albo krwawa, jeżeli jest rewolucja, no to ludzie po prostu doprowadzają do tego, że chcą państwowej regulacji. Chcą państwowej regulacji, chcą państwowej kontroli, bo wyobrażają sobie, że po prostu państwo jest w stanie utrzymać anarchię, a teraz doprowadzają do anarchii. No ale jest dramatyczna różnica pomiędzy tymi tradycyjnymi stanami i socjalistycznymi stanami. No, prawda jest taka, że prasa po prostu nienawidzi republikanów i republikanie, powiedzmy DeSantis, no to jest republikanin na Florydzie, no to wszystkie te nowojorskie gazety, no bo to z reguły są tam w Nowym Jorku, no to oni uwielbiają Andrew Cuomo, debil z Nowego Jorku, mówił, że tam potrzeba będzie tych
wentylatorów, setki tysięcy i tak dalej. No i wszystko, co może iść źle, to idzie źle. No tam metro chodzi, ale to prasa nic nie mówi, że metro jest najgorsze dla rozsiewania tej korony. No i prasa tego nie za bardzo krytykuje, mówi, że czyszczą, że w nocy czyszczą i tak dalej, i tak dalej. Ale plaże na Florydzie, która jest republikańska, no to wyzywają DeSantisa od głupków, od wariatów, że po prostu poluzował tam wszystko. No ale na słońcu, wiadomo, jak ktoś idzie na plażę, tyle tylko, że plaże są pozamykane na Florydzie, tak? Wszyscy pozmuszali go, żeby pozamykał, a metro w Nowym Jorku jest otwarte, tak? Także prasa jest po prostu tak skorumpowana i tak socjalistyczna, że już nie ma żadnej jakiejś prawdy w tym wszystkim. Major Nowego Jorku, Bill de Blasio, no to też następny kretyn, jak on startował na prezydenta, no to większość ludzi posłuchali go 5 minut i tak się zastanawiali, jak do cholery ten człowiek nawet dostał się gdziekolwiek, jak on został wybrany. No niestety wybory mają konsekwencje. No i teraz musicie pamiętać o tych wszystkich trzaskowskich, o tych wszystkich w rządzie, czy z PiS-u, czy z PO, czy wszystkich tych komunistów. No to niestety musicie głosować. Amerykanie, my też musimy głosować, ale w Nowym Jorku de Blasio, no to cała jego ta grupa, no to jest najbardziej jakoś niszcząca grupa w całym kraju. Nie podchodził roztropnie przez pierwsze miesiące, później z jakimś zawzięciem zaczął podchodzić do tego, no ale najlepszym rozwiązaniem to jest jednak ta odporność stadna, tak jak w Szwecji i w innych krajach doszli do wniosku, no 99%, no to w zasadzie przejdzie bez większych problemów. Mniej niż jeden problem ma jakieś tam problemy, ułamki procenta, no umrą, tak? Tyle tylko, że to trzeba też popatrzeć te składniki które się złożą na tą śmierć, no bo jeżeli ktoś jest, ma jakąś cukrzycę, naciśnienie, nadwagę i tak dalej, palił, ma płuca zrypane, jest w jakimś tam w starszym wieku, to ma wszystko wpływ, tak? Także ten koronawirus jednak jest... Jest straszna, no ale nie aż tak straszna, żeby 30 parę milionów ludzi nie pracowało. Teraz znowu kongres wprowadził 3 tryliony zastrzyku, no ale to komuniści znowu tam powsadzali tego swojego szmalcu do tego, żeby szmalec poszedł na to, żeby szmalec poszedł na to. Tam starali się wpychać nawet głosowania internetowo, telefoniczne i nie obywatelskie i tak dalej, i tak dalej. Także to jest makabra. W Nowym Jorku policja, no to tam jest 50 tysięcy policjantów w Nowym Jorku, no to tam jest chorych było ponad 4 tysiące, czyli można powiedzieć 10% policjantów zachorowało, no 40 umarło, no to też trudno powiedzieć na 50 tysięcy 40, no to nie są takie duże liczby, no też można, trzeba wiedzieć, czy to naprawdę nie było związane z jakimiś innymi sytuacjami. No, wszystko się zmienia, wszystko będzie inne. Jest nadzieja, że wszystkich tych kretynów polityków zostaną odsunięci. Jest nadzieja, że gospodarka ruszy z całą parą. Jest nadzieja, że to wszystko wyjaśni ludziom w głowach. Najsmutniejsze jest to, że ten dzielenie właśnie, że lewactwo dzieli jednak wzdłuż tej linii, tej nowej